Cześć, witajcie, z tej strony Kapsel16 i witam was w filmie z ciekawostkami o Instagramie. Na kanale planuję wrzucać ciekawostki o social mediach. Byłaby to seria pokazywana co wtorek o godzinie 18, raz na miesiąc. Dlatego jeśli jesteś tym zainteresowany, zainteresowana, to koniecznie zostaw polubienie pod filmem. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Instagram powstał 6 października 2010 roku przez Kevina Systorma oraz Mike'a Kiererga. Tak wyglądało pierwsze wrzucone zdjęcie na Instagrama. Ci dwaj panowie to założyciele Instagrama, o których wspomniałem wcześniej. Pierwszy milion użytkowników nastąpił 12 grudnia 2010 roku, a pierwsze z 10 milionów użytkowników nastąpiło 26 września 2011 roku. Trzeciego sierpnia 2011 roku na Instagramie było 150 milionów przesłanych zdjęć. Pierwsze wprowadzenie filtrów na Instagram było 20 września 2011 roku, a tak oto wyglądały. Na iPhone aplikacja Instagram była 9 grudnia 2011 roku, a na telefony z Androidem 3 kwietnia 2012 roku. Sześć dni po tym, jak Instagram był na telefonach z Androidem, Facebook postanowił wykupić Instagram za okrągły 1 miliard dolarów. Wtedy na Instagramie było 30 milionów użytkowników. Dwudziestego szóstego czerwca 2012 roku liczba osób posiadających aplikację wzrosła o 50 milionów nowych użytkowników. Dwudziestego grudnia Instagram, mając wersję 3.4.1, był dostępny w 25 innych językach, łącznie z językiem polskim. Pierwsze 100 milionów użytkowników wybiło 26 lutego 2013 roku. Na chwilę obecną Instagram obserwuje ponad 227 milionów osób. Zmiana logo Instagrama ze starego aparatu fotograficznego z tęczowym elementem w lewym rogu na zaokrągloną ikonę aparatu nastąpił 12 maja 2016 roku. Tak się prezentował pierwszy interfejs Instagrama na telefonach mobilnych. Piątego stycznia 2017 roku Instagram dodał funkcję robienia transmisji na żywo. Dwudziestego czerwca 2013 roku Instagram umożliwił wrzucenie filmów na aplikację. Kiedy Instagram prowadził filmy, w ciągu pierwszych 24 godzin przesłano 5 milionów filmów. Sześćdziesiąt milionów zdjęć na Instagramie jest przesyłanych codziennie, co oznacza prawie 700 zdjęć w ciągu sekundy. Najbardziej lubione zdjęcie na Instagramie jest zdjęcie Kendall Jenner. Papież Franciszek zyskał 1 milion osób obserwujących jego profil w zaledwie 12 godzin od rozpoczęcia jego konta i jest to rekord świata. Kevin Systorma na swoim profilu na Instagramie ma ponad 1 milion osób, którzy go obserwują, a jego kolega Mike Kiererga ma 345 tysięcy obserwujących. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że materiał się wam spodobał. Nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału,
oraz zaznaczenia dzwoneczka po to, aby nie przegapić nowych produkcji. Tak jak wspomniałem wcześniej, zapraszam do zostawienia polubienia pod filmem. I to tyle. Trzymajcie się, do następnego filmu i cześć.